Tego jeszcze u mnie nie było, ale jaram się jak przyszedł mój prezent urodzinowy, który sobie kupiłam no, na urodziny. I w sumie po tytule widzicie, co to jest. Delikatny instrument. Wow, to sobie zajmuję. W sumie przydałby się z innej kamerki może to nagrać. A, oglądam sobie właśnie do sprzątania 7 metrów pod ziemią. Lubię, jak coś mi leci w tle, jak sprzątam. I co? Może się przerzucę na tą moją kamerę? Chociaż ona jest gorsza. Dobra, nieważne. To spróbuję jedną ręką. Karteczkę moją piękną usuwam. A się jaram. Ja pierniczę. Czekajcie, biorę sobie nowy. Jestem praworęczna, więc czemu otwieram lewą rękę? Okej, otworzyłam pudło i w środku mamy pudło z sprzętem. Folię, w której nic nie ma. I kupiłam jeszcze dwie rzeczy do jak widzicie, to jest ukulele. Kupiłam dwie rzeczy, czyli stroik, bo było polecane, żeby od razu sobie kupić stroik. I coś takiego, co też polecali, jak to się nazywa? Kapodaster. Do zwiększania albo zmniejszania tonu. Chyba tak, to ukulele. Ogólnie z kanału naucz się grać, z kanału, z tej firmy naucz się grać kupiłam, bo w sumie pooglądałam filmiki i tak się zajarałam, że stwierdziłam, że muszę mieć. A czy muszę? Ach, dobra. To dziękujemy. Teraz tam daradam. Pokrowiec piękny. Ja wam powiem, jaki mam plan. Boże. Wygląda jak mała gitarka dla dzieci. Boże. Ale piękna. Ja tak nie zagram. Ale przenosimy się chyba na tą główną kamerę. Dobra, jaram się. Witam was na normalnym oknie. Ale to jest piękne. Ja ogólnie myślałam, że to jest plastik, a to jest drewienko. Taka płyta. Mogę ASMR robić. Co wam mogę powiedzieć? Nic wam na razie nie mogę na ten temat powiedzieć. Nie umiem grać. I ten film jest też po to, żeby się zmotywować. I żeby robić sobie podsumowania co miesiąc, co dwa miesiące, co pół roku, co rok, nie wiem co ile. Ale chciałabym zrobić podsumowanie jak z Niłka grać jako tako. Podobno jest dosyć, znaczy podobno. Jest dosyć prostsze, bo ma tylko 4 struny. Brzmi. Muszę je nastroić. Ale co do strojenia to w sumie możemy zrobić. Samouk uczy się stroić. Pewnie coś będę robiła źle, więc jeżeli są wśród moich oglądających ludzie, którzy grają na ukulele, to byłoby mi bardzo miło, jeżeli daliby mi jakiekolwiek porady. Jakiekolwiek. Chociaż będę się uczyła z kanału Naucz się grać oraz z tutoriali na YouTubie, piosenek i tak dalej. Więc oglądałam w sumie już sporo tutoriali, ale nie mając ukulele, więc fajnie. Ej, jest już bateria, to dostałam zastępczą. Wow, już to włączyłam. Nie chcę, chcę cię wyłączyć. Mogę cię wyłączyć? Nie mogę. Ale ja jestem osobą, która musi czytać instrukcje. Więc to jest mój pierwszy raz z ukulele. Dziękujemy za zakupienie, ostrzeżenia, unikaj słońca, wysokich temperatur kurzu. Pyło brudu, nazwa dźwięku, numer struny. To jest coś takiego. Widzicie? I stroik, jakby ktoś nie widział. Ja widzę pierwszy raz w życiu stroik. Widzicie? I tu ma włącznik taki mały. Ja mówię, ja jestem samouk, więc jak chcecie się pośmiać, to proszę bardzo. Wskaźnik, strojenie instrumentu. Przytrzymaj przycisk zasilania. Naciskaj szybkim ruchem przycisk zasilania, by zmieniać tryby strojenia. Ukę. Mam ukę. Załóż strojek na główkę instrumentu.
To tak, żebym widziała, nie? O, coś w tym stylu, dobra. I ogólnie muszę się zastanowić, którą ręką wolę naciskać, a którą grać. Ale to na razie nieważne. Załóż strojek na główkę instrumentu zrobione. I teraz tak. Uderz w pojedynczą strunę w swoim instrumencie, nazwa dźwięku i numer pojawi się na wyświetlaczu. Kolor zmieni się, a wskaźnik poruszy. Kolor zielony, prawidłowy dźwięk. Kompletnie nie. Minus 40. Kolor po lewej. Kolor czerwony. Jest kolor czerwony. Czekajcie. Widzicie? Jest kolor czerwony. Kolor czerwony, wskaźnik po lewej za nisko. Dobra, czyli... Muszę podkręcić. No, to nie jest takie proste dla mnie. A to dlatego, że... co jest ważne, jeżeli... Znaczy, to jest dla osób, które nie wiedzą, bo te, które wiedzą, pewnie się ze mnie śmieją teraz. Co jest ważne, zwracajcie uwagę na literkę, jaka tu jest. I na numerek, który jest pod spodem, bo numerek to jest numer struny. 1, 2, 3, 4. I przy czwartej mam problem, bo przy czwartej robi mi się jakieś dziwne rzeczy. Albo mi przeskakuje, bo powinno być G. Albo mi całkowicie przeskakuje, albo pojawia mi się A na przykład. Wydaje mi się za luźna. To źle brzmi. Chyba nastroiłam, chociaż nie jestem pewna i pewnie jeszcze będę to sobie zmieniać. Widzicie? Nie widzicie. Jest A. Jest E. I E mi tak miga. Raz jest na zielonym, raz jest na czerwonym, więc chyba to jeszcze nie jest to. Musi tak pewnie to zielone wbijać. To zależy, jak głośno nacisnę nie nacisnę, tylko dotknę struny. Jest ładnie. A teraz chyba lepiej. To E to robi mi, robi mnie w bambuko. Kurde no, E! To co też jest na pograniczu. Mi wydaje się, że coś jest nie tak. Jest strasznie luźna ta struna. Te wszystkie są w miarę napięte, a to jest taka... Widzicie, jak tak za mocno walne, to jest beznadziejnie? No, a jak walne tak cicho... tyle jest beznadziejnie. Dobra, chyba się udało. Wiem, czemu miałam problem z G. Problem z G. Pięknie. Wiem, czemu miałam problem z G, bo... Na początku miałam ustawioną strunę luźno, praktycznie pokazywało mi C. I jak zaczęłam ją rozluźniać, to zaczęło mi pokazywać G. Więc stwierdziłam, że skoro pokazuje mi G, to znaczy, że ma być tak luźno. A musiałam przekręcić ją jeszcze mocniej, żeby przeszła mi przez wszystkie te cztery litery i dopiero mi się znowu pojawiło G. Na pewno będę jeszcze stroić. Czuję się, jakbym była na jakiejś wyspie z hawajskimi kwiatami przy szyi. I w ogóle jest pięknie. Jeszcze chciałabym wyjąć ten... to coś. 25 minut. O, Jesus. No to dobra, musicie się uzbroić w cierpliwość, że pierwsze strojenie może wam dużo długo trwać i że nie będzie ten... I że w sumie może się nie udać, więc... Chcę zobaczyć jakiś dźwięk bez... Jakiś dźwięk z... Wyżej, no faktycznie. Okej, fajnie.
Czyli nagle mi się robi jeszcze więcej dźwięków. To jest po to, że jak zagracie piosenkę w jakimś, jak już umiecie grać, i zagracie piosenkę w jakimś, w jakiejś tonacji, to możecie sobie dzięki temu podwyższyć tonację grania, żeby dopasować do swojego śpiewu. No. I z takim miłym akcentem kończę to piękne wideo. Ładny dźwięk. Bardzo mi się dźwięk podoba. Zobaczymy, jak będzie szło granie. Wykonanie jest też bardzo ładne. I nie mam nic do zastrzeżenia. Podoba mi się bardzo. Nie wiem, czy to się nie będzie mocno brudzić, bo tak jak mówię, to jest jakby pomalowana sklejka. No, ale tak to ładnie wygląda. Fajnie, cieszę się. Wygląda jak taka mała... mała gitarka, więc ja jestem zachwycona. Zobaczymy, jak to będzie szło. Muszę się tylko zastanowić, czy dalszy update będzie na moim drugim kanale, takim śmieciowym, który mam założony, ale nic tam nie wstawiam. Czy na tym? Nie wiem, czy chcecie, żebym tu śmieciła takimi rzeczami, bo ja i tak sobie będę to wstawiać, bo chcę się nauczyć i chcę mieć jakąś motywację. A może Was też to zmotywuje i może też gracie, może dacie mi jakieś porady i tak dalej. Więc dajcie znać, czy na tym kanale chcecie takie śmieciowe rzeczy, czy po prostu mam taki drugi kanał Ziwach chyba plus, ale muszę go w ogóle odświeżyć, bo tam nic nie ma. Tak więc żegnam Was ja i żegnam Was moje nowe ukulele. O, kolor się zmienił, bo on jest taki ładny miętowy. Żegnam Was moje ukulele i do zobaczenia kiedyś tam. Pa!